Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Mass Effect Andromeda. Słuchajcie, ja już dzisiaj jestem wyspany, jest środa rana, jak to nagrywam. Słuchajcie, jeszcze bym zrobił jedną rzecz, poprosiliście, widziałem, przeczytałem na razie komentarze tylko z trzech odcinków, ale widziałem, że piszecie w dużej mierze o głośności, więc podbijmy troszkę główną głośność. Jak byłoby za głośno, to dajcie znać, kilka odcinków teraz nagram. Sam sobie sprawdzę, jak będzie na większej głośności. Ja sobie ściszę też tylko na mikrofonie, żebym miał przyzwoicie. No i dobra, idziemy do grobowca. Widziałem troszkę informacji. O właśnie, tutaj bym od razu podziękował. Czyli, że wydarzenia tutaj dzieją się przed w ogóle wydarzeniami z Mass Effecta, że oni wylatują, jakby 600 lat mija. Stąd też pewnie dużo mojego zakłopotania fabularnego. Ale już troszkę wiemy. Ale ja mam pełną wersję, właśnie. Podziękowanie dla firmy EA, że pełną wersję już posiadam, czyli... Okej, czyli tego nie mogę zrobić, czyli tutaj już będzie właściwa rozgrywka, będzie się działała już teraz tutaj. Spoko! To nie jest w takim razie niemożliwe, bo mamy jeszcze sporo misji do wykonania, na pewno tutaj. Lepsze początki tego nie możemy zrobić. Okej, dobra, trudno. Ale mamy sporo innych misji, które bym chciał jeszcze zrobić. Tajemnice rodziny Raiderów. Zróbmy to. Bo możemy się przedostać jeszcze teraz do naszego pojazdu fajnego, więc zdecydowanie się tam udamy i zobaczymy, co będzie w wyzwalaczu wspomnień. To dobrze, to znaczy, że zamknęliśmy główny wątek, to bardzo mnie cieszy, ale faktycznie trochę kupca miał rację, mówił mi właśnie, że zamknie się akurat w takim momencie gra, że dosyć kluczowym, to trzeba powiedzieć. Jak się tam będzie trzeba przedostać? Tutaj mogliśmy podjechać i będzie trzeba jakoś tu zjechać w dół i polecieć tam. Mamy 18% zdatność planety już, spoko. Mamy na 6 kół szybki napęd. Lecimy. Go. No to co? Upstairs i... Lecimy. O, kurde, tak już się nie mogę doczekać. Dzisiaj mam jeszcze sporo nagrywania. Jak ja w sensie w środę mam dzisiaj troszkę nagrywania prywatnego. Ukryty jesteś, to wiem. Ciebie znam akurat. Cwaniaczku. Weźmy prawym przyciskiem sobie odpalmy, żebyśmy mieli napęd troszkę lepszy i mogli podjechać tutaj sobie pod górę. No i jesteśmy na górze. Pokaż mi teraz emeczkę, gdzie ja się znajduję. Aha, ja się znajduję tutaj. Czyli trzeba się przebić wzdłuż i potem tam podskoczyć pod górę i próbować się przebijać tam. Tak zrobimy też. Czyli pojedziemy. Tutaj się strzelaliśmy w tym konwoju, ale widzę, że znowu są bestie. No to są te maluszki. One się ukrywają akurat przede mną. Nimi się nie musimy przejmować w takim razie. Shift, żeby użyć dopalacza. No to nie jest jeszcze niezbędne. Zatem nie będę tego robił. Tutaj może się przydać, bo go troszkę mamy, tego dopalacza, więc zdecydowanie z niego skorzystam. Będzie trzeba koła zmienić? Nie, nie trzeba akurat. Tyle dobrego. Zajebiście. Jaram się strasznie. Właśnie mówię, firma EA już mi wysłała kod, już mam normalnej gry, więc od razu z czwartkiem będę mógł wystartować. Mówię, problem jest taki, że mam strasznie, słuchajcie, napięty tydzień, ale tak strasznie. W sensie naprawdę mam jakby masę roboty w tym tygodniu. I kurde, zły jestem, nie będę miał czasu aż tyle na Andromedę, więc... No, zmień koła. Dobra, pokaż mi, gdzie jest ta tajemnica rodziny Raiderów. Czy trzeba zaskoczyć tam w dół i pojechać dalej? Wow. No spoko, ja z tym nie widzę problemu. Co się może stać? Tutaj. Co to? Co to jest? Jakiś inny quest jest. Czyli tutaj też była placówka. Aha, czyli my w ogóle całą planetę tak dajemy do użytku. Jezu, jakie dobre, jak ja uwielbiam takie gry. W których mogę, że tak powiem, bezpośrednio wpływy moich akcji będą widoczne później. To nie jestem w stanie się dostać tam do pana Raidera? Gdzie jestem teraz? A, czy jestem w tym kanionie? To źle w ogóle pojechałem. Z tej stacji przesyłowej, gdzie mogę przeskoczyć? Tam, ale to mi nic nie da. A mogę do niej wrócić od razu? Szybka podróż. Hej. Czemu nie mogę? Zróbmy szybko podróż tam. Jesteśmy teraz wyżej znowu. Czyli trzeba zawrócić, słuchajcie. Dobrze, że mamy już te waypointy do szybkiej podróży. I muszę się przebić jakoś do góry. Tylko jak? A, jaskinia. To może tamtędy? To lecimy przez jaskinię w takim razie. Pytanie, czy ja tu będę się musiał szczelać, czy nie?
Czy mogę sobie przejechać tak dziarsko tędy? Mogę sobie przejechać, widzę. B. Mamy reflektory. Ej, fajne. Where did they get that? Crap. Do you think they might have found an arc? We need an up-close scan. Dobra, mamy was. Łapsz czoła. O, przeżyłeś to. Gdzie jesteście jeszcze? Tam na górze to widzę. Mam cię, panie Chosen. Faktycznie, ten celownik to się nawet nieźle sprawdza, bo tutaj często walczymy na dalekich odległościach. To, co mnie wkurzało w starym Mass Effectie, że tam zwykle walczyliśmy na jednak bliskich odległościach i wszelakie takie celowniki były strasznie wkurzające, to tutaj naprawdę one się sprawdzają nieźle. Co wy zatruwacie strzałami? O co chodzi? Nie, spada mi tarcza po prostu. Dobra, mamy cię, wybrańcu. Wybrańcze. Chodźcie, podjedziemy tutaj na górę i zobaczymy, o co chodzi. Dobra, schowajmy broń. Daj mi skaner mój. G. Kadm. Bardzo dobrze, oczywiście bierzemy. I tu znowu są ci porzuceni, tak? Ta technologia porzuconych. Znaczy porzuceni to teoretycznie są jakby... jakaś tam frakcja. A tam Zalkin. A da się cię porównać? Z Predatorem, no. Masz lepsze obrażenia, mniejszą szybkostrzelność, ale większy magazynek, większą amunicję. A jesteś dużo cięższy. Pokaż mi te bronie, ja sobie jeszcze raz to sprawdzę. Karabiny szturmowe, pokaż mi tego Zalkina. A, to jest to, co chciałem zrobić. Tylko problem jest taki, że mój mściciel ma teraz pozakładane ulepszenia, a nie wiem, jak mogę założyć ulepszenia na ciebie. No, załóżmy go na chwilkę. Mogę cię założyć? A, nie mogę. No nie wykluczone, że dopiero mogę przy starcie misji albo przy jakimś punkcie zbiorczym pozakładać się. Co to jest? Kapsuła. Brak pochylenia. Tutaj mamy wszystko wzięte stąd. No dobra, wydaje się, że tutaj to jest wszystko, co do zeskanowania jest. O, ciebie jeszcze bym zeskanował. Wybranic ketów, to wiemy akurat. A, i tu jeszcze jest jedna rzecz, którą bym sprawdził. Oto. Zajrzyjmy. Wydaje mi się, że sprawdziliśmy to wszystko. Chociaż stąd jeszcze do mnie strzelali. Nie, no nie wydaje mi się, żeby tu coś było. O, tu jest dużo kadmu w tej jaskini. Teraz dopiero widzę. Fajne, podoba mi się taki exploring. A tam coś jeszcze jest, patrzcie na górę. Chodźcie, tam jeszcze podejdziemy. Mhm. Dawaj. Mhm. O, nie chcę rozmontowywać. Chcę was wziąć na razie. Coś tu jest takiego, czego nie znam. Terminal. Otwórzmy. Ha! Czyli zaczynamy coraz więcej poznawać pana, tego pana przywódcę, który miał ten taki okrągłą głowę z taką obręczą na głowie. Czyli coraz więcej jego się zaczyna pojawiać, a tam coś? Nie wiem, czy tam coś jest. Zastanawiam się, czy ta gra ma jeszcze taki, wiecie, system znajdzie, który będzie polegał na tym, że faktycznie trzeba w każdą dziurę wchodzić i w każdy kąt. To jest dosyć ciekawe. Nie, że mi to przeszkadza, bo mówię, ja przywykłem do takiego grania. Aczkolwiek zobaczymy. Ho! No to co, jak oceniacie maraton, słuchajcie? Wiem, że on tam nie ma jakichś super wyników. Ja sobie jeszcze na pewno zrobiłem odcinek na głównym kanale, który miał troszkę podbić. Ale jaram się w opór tą grą, naprawdę. Tak mi się dobrze w to gra, że... Ła, dawno tak nie było. O moje, od Wiedźmina dawno nie miałem takiej gry. A teraz jest super. Pokaż trasę. Gdzie to jest, cholerstwo? Czyli trzeba zeskoczyć w dół. No dobra. Bez shifta, Ignacy, niekoniecznie musisz go używać. Dawaj mi drugie koła i jedziemy. O, wysokie zagrożenie. O, cholera! Czy wy to widzicie?
Wow, punkty życia mi zaraz spadną. Tutaj wjedziemy? Czy trzeba obrywać po tarczach? O, cholera! Tracę życie, tracę życie. Szybko mapa, gdzie jest ten punkt? Tu coś jest. Może tam będzie. O, zaraz stracę pojazd. A tu pod jaskinię? Proszę zmniejszyć radiację, proszę. Cholera jasna, zaraz zdechnę. Nie, zaraz mi rozstrzelają, no. Uciekajmy jak najszybciej stąd. Może się przedostanę jeszcze. Póki nie zdechnę całkowicie, bo tracę cały pancerz. Zastanawiam się, jak to mogę zrobić, żeby nie stracić pancerza. Nie chcę hamować. Zmień koła, dawaj szybko. To? Gdzie ja się znajduję? Wyzwalacz wspomnień. Bo pod ziemią? Wyżej mi go wskazuje. To jak podjechać wyżej? Wjedźmy tu. To jest cały czas promieniowanie trójka. Są obeliski. O, cholera. Zaraz minomat wybuchnie. Jak się stąd wydostać? Szybko, Ignacy. Szybko. Myśl. Gdzie był wyjazd? Tam? Chyba tam. Monomat już mi się jara. Jak nie wrócę zaraz do jakiegoś bezpiecznego punktu, to po mnie. Tam będzie trzeba wjechać jeszcze. Ciężkie koła. Tutaj, to jest chyba ta jaskinia będzie. Detecting above normal radiation levels. Loot from our outposts and an Ark escape pod. Where did they get that? Crap. Do you think they might have found an Ark? We need an up close scan. Zaraz wybuchnę. Czekaj, jestem, odkąd mnie wznowi. Dobra, tutaj przy tym terminalu byliśmy, tak? Dobra. Wróćmy do naszej arki, to zrobiliśmy, tak? Odsłuchaliśmy ten terminal? No dobra. Dawaj tędy. I do fury. I tym razem pojedziemy w prawo. No to było, że przynieśli. Już skanowałem to z bliska, co kłamiecie. Dobra, tutaj zaraz się zacznie Saigon. To od razu pojedziemy w prawo tym razem.
Czekajcie, rozejrzyjmy się na chwilkę. Ja się muszę tam, na tamten łańcuch górski dostać jakoś. Ale jeszcze nie widziałem jak. Pojedźmy na razie tu. Tu mnie jeszcze nie było na górze. Jeżeli byśmy znaleźli coś, co nie miałoby, nie wiem, promieniowania na 3, to mogłoby się udać. Zaczynamy obrywać już po tarczach, zaraz będziemy. A tarcze pękły. Tu coś jechało wcześniej. Mhm, pojedźmy. Spróbujemy coś znaleźć jeszcze. Na tym EOS cholernym. Tutaj coś mamy. That looks like Ket Tech. Enemies! Think that's it. Ale ja obrywam tu za bardzo. Tu gówno mogę zrobić, jeśli nawet nie regeneruję. No, zazdechniemy, no nie ma podejścia. Niedostępna w czasie walki. Da, zazdechniemy, bo nie mamy życia. No właśnie. Jak się tam przedostać? Nie mam pojęcia. Nie mam absolutnie pojęcia. Spróbujmy jeszcze raz do tego wyzwalacza wspomnień. To może być jeszcze kluczowe. Jeszcze raz to samo, spróbujmy. Chyba, że naprawdę to jest jeszcze tak, że muszę jakąś, wiecie, technologię znaleźć czy coś. Czasami tak bywa, nie? Może potem będą jakieś technologie, które zwiększają mi... Halo. Które mi zwiększają ilość, które mogę wytrzymać radiacji czy coś takiego, albo ulepszają mi tego mojego nomada. Póki co mam trochę dupę. Jeszcze raz wyjedźmy. Wsiądźmy jeszcze raz do pojazdu. Ale faktycznie, no na zagrożeniu 3 mogę mieć duży problem. Dobra, jeszcze raz wyjedźmy tutaj górą. Muszę przeskoczyć na drugą stronę. Jakoś. Muszę się przedostać na tamtą górę. Tam było to wspomnienie mojego ojca. Tędy i nie zeskoczmy w dół tym razem. No gdzie mój ojczulek mi zostawił info? Tu. Dobra. Szybko. Sam, another memory prompt? Yes, though my memory array remains locked. Additional triggers are required. Spieprzajmy stąd jak najszybciej w takim razie. Żebym teraz nie zginął. A mogę teraz szybko podróżą wrócić do tego punktu? Tak. O, no i wydostaniemy się w takim razie. Dobra, czy udało się zebrać to? To jest jakiś plus. Trochę liczyłem właśnie, że jeżdżąc tam uda mi się zrobić, wiecie, jakąś szybką podróż tam, nie? Dobra, tu się ulepszyło. Pokaż mi w takim razie inne. Czy są jeszcze na tej mapie jakieś? Nie, tutaj nie mamy. To jest lepsze początki, to znamy. Stacja badawcza ma jakąś misję. Co jeszcze nam pozostało? Strefa górnicza, bogata. O, to miejsce na placówkę. Tam jeszcze nie byliśmy, chociaż się teraz tu pokręcimy. Może to wyłączyć. Tam mogą być kłościki jeszcze. Tu nie było nas na dole. Więc lecimy. Kotlina dobrych wiatrów. Pokręćmy się i zobaczmy, czy tutaj coś nam będzie krzyczeć. Tam się coś znajduje na tej wysepce? To są jakieś surowce z tego, co widzę tylko. Tu? Nie, nic. Na czym polegają te? Pewne komplikacje uniemożliwiły założenie jej w tym momencie. Czyli, że tu będzie miasto, jak ja zrobię większą zdatność? Bo jeszcze nie widzę żadnego questa, tak? To się jeszcze to rozchodzi. Intrygujące. Zbadajmy jeszcze ten kamyk.
Nie. To jest miejsce na tą kolonię, na to wygląda. Czyli nie, to nic nie działa. Dobra, sprawdźmy jeszcze tutaj, bo to powinien być jeszcze surowiec do podniesienia. Co to za surowiec jest? Fluoryt. Dobra. Czyli to też nic. Dobra, to jeszcze ja poproszę journal. Zaginione arki to może nie, ale jeśli się nie mylę, to jeszcze mi pozostało. Gdzie są te ich nazwiska i tak dalej? Nie widzę. Tu jeszcze pojedźmy. Tam nas nie było. Do tej strefy górniczej. Tam, żeby się przedostać, chyba musimy wyskoczyć tutaj do góry. No, czyli mapy jeszcze trochę mi zostało. Pytanie, co ja muszę zrobić z tym promieniowaniem, żebym był w stanie coś podziałać więcej. Z wyżej. Jak się przedostać wyżej? Na pewno nie tędy, Ignacy. Znajdź się przez kamerę. O! Odpal mi komputer górniczy. A, tutaj jesteśmy wyżej. Podejdź tędy, mój drogi. A, czyli to mi gówno da, muszę wskoczyć głębiej. Dobra, zmień koła. Tutaj coś? Nie, nic. To wyżej jest ten sektor górniczy, tak? Pojedźmy tutaj. Coś jeszcze? A nie, to jest znowu wjazd do tej kolonii pieprzonej, tak? O. A to co? A, to był mój waypoint. Dobra, Ignacy, głupku, wracaj. To jest bez sensu. Trzeba jeszcze raz do góry pojechać. Ho! Czyżby to miał być koniec naszych przygód tutaj? Dobra, dawaj mi szczątkę. Grafit i trochę żelaza. Tu jest ta jaskinka, tam na górze były te komputery. Tyle pamiętam. To co jeszcze mi zostaje na mapie do zrobienia? Niewiele. Okej, ile mamy minut? 22. Wiem, co jeszcze musimy zrobić, tylko jak się wraca na statek? Teraz będę musiał sprawdzić. Bo musimy wrócić w takim razie na statek. Pokaż mi mapę jeszcze. Dobra. Tutaj coś wystrzeliłem, tu wystrzeliłem. Tego nie wiem, co z tym zrobić. Nie, chcę wrócić do mapy. Poproszę mapę. Mapa. Dziennik, pokaż jeszcze raz. Nazwiska zmarłych, to bym musiał się kręcić. Zadania w Heliosie, Nexus. Tak, pierwszy morderca, do tego muszę wrócić. Priorytetowych nie mogę. Sojusznicy związki. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Dobra. To słuchajcie, wygląda mi na to, że muszę wrócić jakoś na Arkę. Jak się do cholery wraca na Arkę? Pokaż mapy. Z mapy się da wrócić? Tempest. Da się do ciebie wrócić? Tak, mogę. Pojedźmy do Tempesta i spróbujmy polecieć raz jeszcze do Nexusa. I tam się zajmiemy jeszcze tą misją z pierwszym zabójcą. Zobaczymy, możliwe, że to jest tyle kontentu, ile było w tym trialu. Zobaczymy. Chodźmy tutaj. Dobra. Opuszczyłem planetkę. No i do Nexusa. Trudno. I lecimy szybciutko jeszcze za rozwiązać tę kwestię tego zabójcy. Czy zabójcy. Powiedzmy, że zabójcy. Mapa galaktyki poproszę. Kto pytał o minutę? Wyjdź. Ty? Pathfinder. I'm Dr. Suvian War, assigned to act as liaison between your crew and the next team. Welcome to my team. I've studied all the planetary scans. If you want, I'll send you my analysis on the bits of bacteria. Zapytajmy o to. 60 pages. Will this be useful? It's extraordinary what we can learn. Anyway, I've waited months to get out. The Milky Way was just a we're the ones who got. I guarded a mass relay for some time. I totally. So will you be joining? Oh, that's funny. Me out there with the guns and the. A, to jest podryw. Nie, tam. Why should that be funny? Oh, I'm flattered, but not intentionally.
Anyway, I've just received some instructions from the later then. No, czyli to tyle z tobą rozmowy. Dobra, to lecimy. Słuchajcie, szybciutko do Nexusa trzeba wrócić. Nie powinnam zająć nie wiadomo ile. Poproszę tak, widok systemu. I widok gromady. I my wracamy do gromady z lepsze początki, nazwiska zmarłych. To jeszcze nie zrobiłem tego. Pewnie te nazwiska da się jeszcze pokopać, tylko zastanawiam się, gdzie ja mogę ich szukać. Na pewno w tym odcinku jeszcze chciałbym zamknąć temat tego zabójcy, pierwszego mordercy, tak powiedzmy, w Andromedzie. A potem, nie wiem, zobaczę może w necie, jak się to zrobić, czy gdzie te ciała mogłem przegapić jeszcze w takim razie. I wtedy spróbujemy to wyjaśnić jakoś. Dobra, jesteśmy w tej coś tam, jak się nazywa ta Żenkę, dobra? Chyba tak się to czyta, tak mi się wydaje. Ale pewnie, jeżeli ktoś jest jakkolwiek ma trochę wiedzy, chociaż na temat sinologii, to pewnie mnie wyśmieje z moim chińskim. Nie, to się mandaryński chyba, tak? No to mówię na ten język. Tak mi się wydaje. No i dobra, dawaj mnie na Nexus. Yo, siema. No i dokujemy. Tak, schodzimy z pokoju Tempesta. No i naturalnie dokujemy. Idziemy wyjaśnić sprawę mordercy. Na tym nam zależy. Zobaczmy jeszcze, jak to dokowanie wygląda tym Tempestem. Tego jeszcze nie widziałem. No, w ten sposób. Strasznie zbliżony do starych Mass Effectów. Podobnie się wlatywało. A to zobaczmy raz, żebyśmy potem mogli przewijać już, nie? Tak od boku powinno się do nas coś przyczepić. A nie, to w starym Mass Effectie to się coś przyczepiało. No i siadło. Nie, to mnie nie interesuje. Mnie zaś interesuje inna rzecz w journalu. Wcześniej zadania w Heliosie, Nexus, pierwszy morderca. Tym się zajmiemy teraz. Prosiłem pierwszy morderca. Nie nazwiska zmarłych. Journal. Tak, to jest śledzone. Obszar dokowania. O, ty masz jakąś misję. Pokaż, co masz. Kerry Tvesa, freelance vidmaker. This is Hakim, my producer. I could use your help. What are you looking for? Director Tans asked. No był podobny, z podnoszącym duchem, to w efekcie trójkim. Translation? Paint rainbows over up. But our problems are history. People deserve the truth, not propaganda. No, propaganda. It takes integrity to record. Well, I... The heart of my documentary will... I want the dirt and blood of our story, not the convenient fairy tale Tans looking for. Interested? No, bo weźmy to. Okay. Interview away. Let's start at home. 14 months and the Nexus still isn't... By any standard, this wasn't the plan. Our leadership describes these as anticipated issues. Would you agree? Spodziewane problemy. Zgadzasz się z tym? No już może tak. All expeditions have to deal with supplies, enemies, or hell, just getting lost. We'll deal with all of them. We just need time. Tan will love that. But if that's your take, that's what goes in. Bandwidth means I'm transmitting in short bursts, so that's all for now. But you can bet I'll have more questions later. No. You were great. I'll get to work editing. Jedźmy tam. No to wywiad, a trochę zrobiłem tak pod tego Tana, nie wiem czemu. To byłem tutaj u ciebie, z tobą rozmawiałem raz, dobra. Otwieraj się. Do kolejki chyba musimy wskoczyć. I pojechać do centrum operacyjnego, tak, zdecydowanie. To jest śmieszne, bo teraz sektor ludzki to jest, tak powiem, arka ludzka po prostu. Tak jak kiedyś były po prostu tam sektory, czy tam sieć ambasad, strefa ambasad, tak dalej, to teraz mamy coś takiego. Dobra, jesteśmy w centrum operacyjnym, to idziemy do tego dżentelmena. Z nim trzeba porozmawiać. Chodź tutaj. Słyszałem, że poszedłeś do EOS. Did you find anything to help my case? An enemy blast to the back killed the chief. Your shot missed. What? You're kidding me. Thank the spirits. This is great. Hold on there. The chief's Omnitool recorded you over the body. Sam, playback. Sorry, old friend. Had to do it. I'm not dying on this rock. Shit. Not only did you think you killed him, you meant to. But you just said I didn't, so it doesn't matter, right? The conviction will have to be overturned. The sentence thrown out. Powiedzmy tak. Director Tan will determine what's to be done. You did try to cover it all up. Look, I'm sorry I lied.
But if my shot missed, I'm innocent, plain and simple. We'll see about that. Idziemy do dyrektora Tana jeszcze i zobaczymy, jak się zakończy cała kwestia naszego niedoszłego zabójcy. No z drugiej strony ciężko go winić za to, że nie spróbował. Pójdźmy tu. Director, I checked out that murder. Nilkin didn't do it, but there's proof that he meant to. This is unfortunate. We're trying to give the people a sense of stability, leadership they think they can count on. And we're setting precedent for justice here in Andromeda. Now this, a convicted murderer who didn't commit the murder. These things are almost never black and white. I know. If we suppress the evidence and uphold the conviction, we're banishing a man for a crime he technically didn't commit. If we throw the conviction out, we're freeing a man who tried to take matters into his own hands, then covered it up. Your investigation complicated this. You should take responsibility for the outcome. Do we still exile him for murder? Ja bym go wypuścił. It was crazy down there, life and death. But his shot didn't kill Reynolds. We have to let him go. You're a bottom line type of person. I hope we don't regret it. No zobaczymy, czy ta akcja będzie miała wpływ. So be it. He will do community service for his role in the chaos. But he's a free man. At least we'll have this sordid business behind us. No dobra, czyli zrobiliśmy sprawę Tana, sprawę naszego niedoszłego mordercy. No i dobra, i myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy sobie zakończyli. Ja się zapoznam jeszcze, ile jeszcze mogę sobie pozwolić zrobić na iOS i wrócę już do Was w następnym odcinku. Dzięki wielkie, widzimy się w przyszłym materiale. Trzymajcie się ciepło, pa pa!